Kanał Elbląski jest jednym z najbardziej uczęszczanym przez turystów obiektem w regionie. Żegluga ostrudzko-elbląska ma do zaoferowania wiele atrakcji. Jedną z nich jest rejs z Ostródy do Elbląga. Proszę Panią, niestety na trasie Ostróda Elbląg nie pływamy, bo mamy nie... Rejsy chwilowo są wstrzymane. Powodem jest niski stan wód. Jest to co prawda część naszej oferty, ale rzeczywiście rejsów z Ostródy do Elbląga i z Elbląga do Ostródy nie ma. Ci, którzy zakupili bilet, nie mają jednak powodów do obaw. Proponujemy zamiennie rejs Ostróda, Miłomłyn i Buczyniec Elbląg. To są dwa rejsy, ale są to rejsy na tej samej trasie z wyłączeniem odcinka Miłomłyn-Buczyniec. Na tym odcinku żegluga nie jest możliwa. Na jeziorze Piniewo mamy tak niskie stany, że nasze statki utykają. Mimo braku tej oferty żegluga nie narzeka na brak klientów. Rejsy spacerowe cieszą się ogromnym powodzeniem. Ci, co chcą przeżyć cały rejs od Ostródy do Elbląga bez przesiadki, muszą uzbroić się w cierpliwość. Najprawdopodobniej do przyszłego sezonu.